Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Mamy 1 kwietnia i postanowiłem zrobić kilka takich filmów, żeby pokazać Wam i też żeby zarejestrować ten progres. Trudno nazwać na tym etapie nawet progresem, jeżeli chodzi o te loty FPV, dlatego głównie, że jest dosyć chłodno i jest wiecznie. To co widzicie jest słonecznie, ale dzisiaj było mniej więcej około 4 stopni Celsjusza i wiatr wiał. Ten dron, który mam w tej chwili, ten quad, tak zwany quadcopter, który się nazywa Cineup Megabee V2, on niestety jest bardzo podatny na wiatr i tutaj przy niewielkich właściwie podmuchach już widać, jak go mocno zabiera. Natomiast no, staram się wyrównywać ten lot i prowadzić go w miarę płynnie. Fajne są te ujęcia właśnie nisko. Chciałbym się wyspecjalizować w takim storytellingu, żeby jak najwięcej robić właśnie ujęć niskich, przelotów pomiędzy przeszkodami. Tutaj widać, że już ląduje po pierwszej baterii. I ćwiczyłem dzisiaj też różne baterie, jako że zamówiłem baterie 1300, 1050 i 850 mAh. Miałem nadzieję, że lżejsze baterie, mniejsze, lżejsze ogniwa będą dłużej chodziły, ale jednak 1300 ta największa jest zdecydowanie najlepsza. Gogle, które mam, te Ishin V800, one nie oddają. Jak patrzę teraz na te ujęcia z GoPro, to naprawdę wyglądają rewelacyjnie w porównaniu do tego, co mam na ekranie gogli, ale sama frajda jest naprawdę duża. Oczywiście postaram się z czasem to hobby rozwinąć i latać coraz lepiej. Założyłem sobie pół roku na to, żeby latać pewnie dobrze już takim quadcopterem 5-calowym, szybszym, ale właśnie na Cineupie postanowiłem też nauczyć się, dlatego że mogę wtedy latać praktycznie bez konsekwencji. Co to znaczy bez konsekwencji? Słuchajcie, chodzi o to, że ten dron ma osłonę i dzięki temu on nie jest niebezpieczny dla ludzi, to nie jest taka piła łańcuchowa latająca, tak jak w przypadku tych dronów właśnie 5-calowych. I tutaj widać, że zaczynam sobie radzić. Oczywiście jeszcze dużo brakuje, bo latam ile może miesiąc i tydzień. Dużo jeszcze brakuje do szczęścia, ale spokojnie, systematycznie. Jak tylko wychodzę z psem na takie spacery, jak widzicie tutaj na pustkowie, staram się zabierać ze sobą drona, no chyba że pada albo naprawdę mocno wieje. Dzisiaj nie było rewelacyjnie. Jak widzicie, tam drobne kraksy są z tego względu, że jeszcze nie ma liści. To jest dopiero początek kwietnia. Z czasem, jak przyjdą cieplejsze dni, na pewno będzie można też zauważać te gałązki, o które najczęściej właśnie zawadzam i które powodują te kolizje moje. Ale staram się, tak jak widzicie, no dosyć latać systematycznie, tak mniej więcej 3 do 5 baterii codziennie, jak tylko mogę. Mam na szczęście takie warunki, że faktycznie mogę wyjść z psem czy na spacer tutaj właśnie niedaleko domu i dzięki temu jestem w stanie coś zrobić. Chciałbym to też udokumentować, bo za pół roku już będę latał na zupełnie innym poziomie i będę miał inne zagadnienia, więc na pewno też jest to forma takiego vlogu, pamiętnika. Dzisiaj prowadziłem rano, bo jest środa, prowadziłem poranną kawkę na Life'a 74. Odcinek 74, zadowolony jestem z tego, dosyć duża interakcja, rozdałem też moich trochę szkoleń online i cały dzień w miarę mi upłynął też na takim trochę kształceniu się, trochę właśnie epizodzie na lataniu i na przyjmowaniu też wiedzy, dlatego że codziennie staram się też uczyć. W tej chwili uczę się od takiego gościa, który się nazywa Pat Flynn, on jest z San Diego ze Stanów, jeden z najwybitniejszych ludzi, jeżeli chodzi o tematy rozwoju i działania online, jeżeli chodzi o grupy członkowskie, jeżeli chodzi o szkolenia, podcast i tak dalej. Od niego się bardzo dużo nauczyłem i wiele mu naprawdę zawdzięczam, jeżeli o to chodzi. A tak poza tym, no, testowałem też różne pole widzenia i to, co widzicie tutaj, to jest GoPro Hero 7 i to jest Super View w 25 klatkach na sekundę i mamy tutaj rozdzielczość 2.7K. Już widać nawet, że to lądowanie nie było takie tragiczne. Coraz lepiej ląduję, już się też nauczyłem. Na początku to była masakra. I właśnie
Ta rozdzielczość i te parametry GoPro do latania FPV, jakie znalazłem, to między innymi 2.7K, jako że te pliki wtedy są w miarę obrabialne, że tak powiem, na tyle małe, że jestem, na tyle są, może nie małe, ale nieobszerne, że jestem w stanie je kontrolować podczas w miarę codziennych edycji, a druga rzecz, nie zajmują tak dużo miejsca, ich postprodukcja nie zajmuje wieki, tak jak w przypadku 4K. Tutaj trzeba by mieć dużo, dużo lepszy komputer, albo pracować na proxy, ale to wtedy praktycznie można powiedzieć, że raz na tydzień można publikować, a ja założyłem sobie, że będę publikował teraz, wiadomo w jakim okresie, codziennie po to, żeby dać wartość moim widzom i ludziom i ich trochę podnieść na duchu. Jak latam, muszę wam powiedzieć, przez ten wiatr ja nie odczuwam, teraz jak to widzę, to wygląda to w miarę okej, ale nie odczuwam aż tak tej wzrostu formy, bo jak wiadomo, jest to proces i ten proces przebiega w taki sposób, że człowiek nie czuje tego wzrostu formy. I quadcopter ma też swoje takie charakterystyczne właściwości, jak widzicie, przy tych manewrach. On ma tak zwany washout, to widać. Widać parę takich rzeczy, to nie jest agresywny bardzo quadcopter, czyli on szczególnie jak wiatr zawieje i zaczynam lecieć, zmienia mi się kierunek lotu w stosunku do kierunku wiatru, to widać jak go wstawia praktycznie, jak wyhamowuje ten dron. Jeżeli zawracam z wiatrem, czyli wchodzę w wiatr, w tym momencie zupełnie inaczej go zabiera. O, tutaj widzimy ten przykład, kiedy on zatrzymuje się praktycznie. I to są takie specyficzne sprawy. Dostałem wydruki też tych osłon, dlatego że rozbijam osłony systematycznie. Dostałem 8 osłon od chłopaków, kolegów, od Łukasza i od Gracjana. Bardzo im dziękuję za to. No i z czasem myślę, że będę na pewno coraz lepszy. Chciałbym na tyle panować, żeby móc zrobić naprawdę dobre ujęcia. Oczywiście to będzie quadcopter 5-calowy, dużo mocniejszy w stosunku do Cineupa. I druga rzecz, trzeba pomyśleć o łączności, dlatego że ten FR Sky, który mam, jest taki podstawowy i po 150 metrach. Ja też latam w pozycji siedzącej praktycznie. Gdybym był może trochę wyżej, może miałbym lepszą wizję, ale to co mam jest właśnie tak. I chyba tyle, pozdrawiam was serdecznie, postaram się, napiszcie bardzo proszę w komentarzu, czy takie filmy mają fajne, was rezonują i czy warto o czym powiedzieć podczas takich relacji i postaram się wrzucić ich jak najwięcej właśnie w kwietniu, dlatego że już jest coraz cieplej i warunki sprzyjające i coraz więcej słońca, przynajmniej tyle mamy. Pozdrowienia bardzo serdeczne, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!